w tygodniu malowania. Zabieram się pierwsze co, słuchajcie, to za to, żeby jakąś tam żarówkę podłączyć chociaż, bo na początku musiałbym zabezpieczyć te okno, tam parapet. I tak samo chyba zrobię to tu w sypialni obok, wydaje mi się, ale tak czy inaczej i tak zacznę od garderoby, malowania garderoby na pierwszy raz po całości. No i użyję chyba sobie tej Anzy, którą mam tutaj do malowania tych mniejszych pomieszczeń, bo kurde nie za bardzo mam, słuchajcie, jakieś te kuwetę zamówiłem sobie dużą do tego dużego wałka 50 i umyłem sobie wiadro, tutaj miałem takie, no takie do fugowania, myślałem, że kurde one podejdzie mi pod tą 50, ale nie za bardzo chcę, tak wiecie, na styk po ukosie to by jeszcze może by namoczył, ale tak słabo będzie, ciężko raczej, kurde, i nie wiem, chyba że 37 będę leciał tam pokoje, a 50 sobie użyję tutaj, chociaż no nie wiem, sam powiem wam co tu wymyśleć. No ta kuweta ma przyjść jutro, także jakoś chyba dam sobie radę na razie, chyba że rzeczywiście w pokojach przelecę sobie tą 330 na razie. No zobaczę jeszcze, to muszę przemyśleć ten temat. Ale w pierwszej kolejności tę żarówkę tu jakąś podłączę, bo nie ma tutaj żadnego światła na razie, żeby tam przy halogenie nie działać, to sobie tutaj podłączę światło i obok tam też od razu zrobię, bo i tak się przyda i tak się przyda pewnie. Więc niech będzie na razie. No i tyle w sumie. Zaraz lecę tutaj, folię mam, zabezpieczę okno i będę brał się pierwsze co, jak tylko pozabezpieczę, to za to, żeby zmatowić te powierzchnie. Sprawdzę też rogi, zobaczę. Kurde, akrylu żadnego nie zamówiłem. Ale to może będzie znak, że nie trzeba będzie używać akrylu, bo chciałbym po rogach też przejść z lampą, zobaczyć czasem, czy gdzieś coś czasem nie pęka, czy nie potrzebujemy tutaj interwencji z akrylem właśnie. Mam nadzieję, że nie. No to nigdy nie wiadomo, trzeba przejrzeć, to będzie, zobaczyć co się tam dzieje. No i działać powoli. Dobra, to mamy, to mamy. Na razie nie będę go skracał tutaj. Nie ma chyba potrzeby. Dobra. To podłączam. Jakiś przytyczek elektryczny też tam podłączę przy tym, przy wejściu. Żeby był tak włączek, bo na razie zwarte wszystko miałem, żeby tam w łazience chodziło. Bo to na jednym jest tym. Na jednej linii wszystko. Dobra, to nic, idę działać. Podłączę tu i zaraz zabiorę się za zabezpieczenie okien i parapetów. Tylko że ja mam jakieś kartony czystek, kurde, tam te wszystkie zajechane po płytkach. No bo kawałek folii, no zobaczę, coś się wymyśli. Idę jakiegoś styczka przynieść. I tu będę musiał, tylko teraz tu tę łazienkę musiał zewrzeć i sprawdzić sobie, który to który, bo nie wiem. W sumie zrobimy testa na krótko najwyżej. Tu włączę. Zaraz będziemy wiedzieć, który to który. Ten? Ten. Dobra, czyli te idą razem do jednej tej. Mamy nie pieprznie, co? Chyba. Kurde, wagą mam, a kombinuję tutaj z tym. Może będzie łatwiej, nie? No właśnie. Ale nie, bo ten będę musiał tu podłączyć. To musi po styczek pójść, to tu będzie w ogóle inna rozkmina, kurde. Jak dam w to, to nie, muszę to włożyć już pod włącznik. Podłącznik. To idę wziąć jakiś i lecę z tym. Zaczynamy dzień. Zobaczymy, co tam dzisiaj się uda namazać. Jest. Dobra, słuchajcie, ja się wziąłem za zabezpieczenie tego okna i powiem wam, że chyba wygląda na to, że lepiej mi się sprawdzi folia stretch tutaj, niż ta folia druga, ta sztywniejsza, ponieważ jest mi ją łatwiej tutaj do tej tasiemki od listwy apu po prostu wkleić. Tamta będzie mi się zaraz sklejać, zaraz będzie mi się, kurde, pierdzielić,
a tu elegancko sobie zawijam tak końcówkę i mogę do tej taśmy sobie to tak przykleić, żeby mi tu nic nie wystawało. O, właśnie tak. I elegancko, żeby mi to trzymało. Nie wiem, na ile ten stelż będzie tu się trzymał, ale na oknie, ale z tego co widać, to się przykleja. Więc chyba tu lepiej zda egzamin, powiem wam, ta folia niż ta taka grubsza. Więc na razie spróbuję to zrobić tym streczem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale powinno być chyba ok. No dobra, ciachnę. I lecę po kolei. Tu też właśnie przy rogu ułatwione zadanie, bo dobra. Bo elegancko tutaj nam dochodzi, nic nam tutaj nie będzie blokować, ani nic takiego. I dlatego też ogólnie za pierwszym razem nie korzystałem też z tej tasiemki po to, żeby na drugi raz można było wziąć po prostu i to sobie już przy finalnym malowaniu tego używać. Tu widzę, że tu Witko będzie trzymać. To kawałek od taśmy wezmę, żeby to mi nic nie przeszkadzało i no i lecę, zabezpieczam to. Ja zabrałem się za zmatowienie tych wszystkich tutaj powierzchni. Garderobę całą sobie od razu oblecę, a zaraz tam jeszcze lecę na sufit w tym. W sypialni też od razu przelecę. No i będzie gotowe do tego, żeby zaczynać malować. Na razie wezmę ten 37 cm wałek, bo no tej 50 nie włożę w te wiaderko, także raczej to odpada. Zobaczymy, jak ta kuweta przyjdzie. Ona ma 52, chyba nadzieję, że będzie starczyła na ten duży, na tego 50 centymetrowego wałka. No bo jest też wiadro, słuchajcie, znalazłem wczoraj w necie z Woostera. Ale wiaderko kosztuje, słuchajcie, 190 zł. No kurde, jak dla mnie to lekka przesada, żeby za kawałek plastiku 20-litrowego wiadra płacić 190 zł za kawałek plastiku i rączkę metalową. Tak w porównaniu to kuweta 50 zł, taka. To można 3 kuwety w tej cenie kupić, no kurde. Trochę dużo mi się wydaje. Wiadomo, jak ktoś tam zawodowo na co dzień maluje, no to może sobie pozwolić na taki wydatek. Bo pewnie jest wygodny. Ja też jestem zwolennikiem malowania z wiadra, nie z kuwety, więc pewnie byłoby to lepsze rozwiązanie, ale no nie. Dwie paczki trochę za dużo na wyderwko. Ja wałek z kijkiem, za te dwa wałki z kijkiem kupiłem i z uchwytem za te pieniądze naprawdę, więc to cena gruba. A jeszcze słuchajcie, zamówiłem sobie tego halogena 100-watowego, 8000 lumenów. Mam nadzieję, że bardziej będzie nam nie doświetlał, bo te 20-watowe to tak średnio. Myślę, że taki większy lepiej się sprawdzi. Zobaczymy. No słuchajcie, znalazłem takie jedno pęknięcie, które tutaj ewidentnie widać, które na pewno trzeba się akrylem przykryć. Tutaj w rogu jest. To już nie idzie za winkiel, ale tutaj ewidentnie trzeba się lekko tu akryl wcisnąć, no bo idzie taka kreseczka. Tu już dalej nie, ale tutaj jest. No i mimo, że ten tuff tape jest tutaj zarzucony, no to wklejony. No i tak jakieś tam pęknięcia się lekkie zdarzają. Z tego co widać. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych pomieszczeniach.
Okej, ja lecę z tym objeżdżaniem i w sumie mam już garderobę objechaną. Zaraz przechodzę tam na sypialnię. Przelecę tam na suficie, tylko przy suficie będę jechał z obydwu stron narożnika, po to, żeby dobrze ją rozprowadzić. Bo można by było tylko z jednej strony lecieć, ale wtedy z drugiej zostawiamy takie smugi, tutaj smarki, więc przelecę z obydwu, żeby to było jak trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie tak lepiej niż tylko do roga lecieć po prostu, bo takie mazy po prostu wtedy zostają przy tym w narożniku. Takie o właśnie, o, tak jak tutaj teraz widać, więc lepiej to objechać po prostu z obydwu stron i wtedy to chyba będzie lepszym wyjściem. No i tylko tu doły mi zostały jeszcze i przechodzę tam. Słuchajcie, wałek mam umyty. Mogę zaraz brać się za malowanie, tylko pierwszy muszę tu zainstalować. On tutaj tak działa, że na gwincie tak jakby jest. Jak to trzeba tak, o, coś takiego chyba i skręcać. O, dokładnie tak. No i dobra, chyba będzie ok. Zalewam farbę do wiadra, bo tutaj z tą szerokością to na luzaku będę mógł sobie nabierać, nie? Tak jest. Dobra. I lecimy tam, zaraz będziemy to malować. No tą resztę sobie zostawię do objeżdżania najwyżej. Na razie tyle mi powinno starczyć. Lecimy, działamy. Jeszcze przy okazji, jak byłem przemyć wałek, to wystawiłem sobie metalaka, słuchajcie, na zewnątrz, bo zauważyłem, że tam, gdzie stał za minikoparką, tam idzie rura ta kanalizacyjna i ona tam jest w miarę, można powiedzieć, wysoko, znaczy w miarę wysoko, że po prostu bardzo blisko powierzchni gruntu. Nie pamiętam dokładnie ile teraz, 30-40 cm, a od tego, że tam strasznie miękko jest, normalnie zaczął mi się w miejscu zapadać i mówię, wyjeżdżam stamtąd, bo ten tydzień ma być jeszcze mokry mocno, a nie wiem, czy nie będę musiał użyć go w tygodniu na chwilę, więc po prostu, kurde, bałem się, że jak zacznie mi tam lać, to nie będę mógł wyjechać, albo próbując wyjechać, po prostu zrobię kolejne taką, że gdzieś tam się doskrobię do tej rury i byłby bałagan, dlatego wyjechałem nim, niech sobie stoi na utwardzonym w sumie, a na wiosnę to może jak znajdę czas, jakieś chwile, to wyskarpuję sobie tam i też dorzucę gruzu, utwardzę trochę, żeby tam maszyny mogły sobie stać. Dobra, to mam. Łyk kawy i idę, zaraz działamy. Lecimy, nie wiem, czy zaczynać sobie od sufitu, żeby rozkręcić ten wałek, czy nie zacznę sobie ten, żeby złapać farby, to chyba tutaj sobie przelecę. Nic mi nie zaszkodzi, jak to pierwsze polecę. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Niech on się mi napije, rozkręcę sobie go i wtedy dopiero wskoczy na górę. Dobra. Takim wynalazkiem jeszcze nie malowałem. Na początku parę razy przylecę. No to wiadomo, że on się nawciąga tej farby, to trochę czasu. To parę razy znaczy trzeba tym przylecieć. Zobaczymy też, jaką strukturę zostawia obrazu, ale jeszcze mu brakuje trochę. Ale może być to całkiem dobre rozwiązanie, powiem wam. A ta 50 to już w ogóle może być dobrą sprawą. Szkoda, że to wiadro 5 cm szersze nie jest, że miał temat załatwiony. Napił się, czy się nie napił już wystarczająco? A robi taką delikatną strukturkę. Kurde, jeszcze jakiś popruch mi wleciał. Chyba będzie ok. A, tylko tutaj widzę.
nie rozjechałem do końca. Taka delikatniutka, powiem wam, jest. Nie jest grubsza, mogę grubiej farby dać, ale będzie ok raczej. Także zaczynamy, jadę z sufitem. Tu i tak tylko kawałek. I myślę, że z tym wałkiem będzie to sprawnie szło. To tam mam objechane. Zaczynam teraz ten sufit. Sam raz do przerwy go oblecę. Lecę na przerwę. Po przerwie wracam, biorę się za sypialnię. No i później będzie trzeba coś kolejne, chyba jakieś pomieszczenie przyszykować do malowania, czyli prawdopodobnie gościnne albo wiatrołap, obojętnie. Może wiatrołap, tam drzwi opierdzielę, tylko na szybko przykryję i ten tym straczem i będę mógł sufit tam machnąć. Ale pierw sypialnia, zobaczymy jak później będzie. No i fajnie tym wałkiem idzie, powiem wam, a jak jeszcze 50 się zarzuci, to w ogóle będzie bajka. Można metry minimalować. Kabel dobrze rozprowadzić i tyle. Nie zostawić jakiś maboli. Zostało mi jeszcze 15 minut, sam raz to powinien go objechać bezproblemowo i będzie git. Kurde, jakiś papro. Gdzie ty jesteś tutaj? Ja wróciłem po przerwie, zmotowiłem sobie powierzchnię, objechałem dookoła małym wałkiem, no i zaczynam lecieć z dużego. Jak tylko to objadę, to będę się przynosił, tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale chyba na wiatrołap padnie. Tam bym sufit obleciał w wiatrołapie na raz i później chyba gościnny, ale nie wiem jak z czasem będzie. No zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie. To tutaj taki poszedł. Co to kurde mi tu wyskoczyło? Nie wiem co to za paproch jakiś. Chyba nie ma. Dobra. To lecimy z tym. Dobra, ja mam tu sufit machnięty. Spadam teraz do wiatrołapu. Tam znalazłem jakąś taśmę. Kurde, miałem mało. I tak na przypał, na szybko. O te. Zabezpieczyłem tylko drzwi, żeby ich nie wyłapać. I lecę, zmatowię tutaj to jest ten sufit sobie. Czy też zmatuję i... I teraz tutaj wjeżdżam z małym wałkiem. Objadę z małego. I później chyba przyjdę na gościnny, ale... Znaczy, no, na gościnny, tylko nie wiem, czy jeszcze zdążę to ogarnąć. Ale może się uda. Dobrze by było jeszcze dzisiaj tam to machnąć. To w sumie to by się na drugi raz tylko przeleciało. No też nie widzę tu żadnych pęknięć, także tu się nic nie dzieje, tylko tam w tej sypialni trochę, a tak to tu wszędzie jest spoko, nie trzeba będzie akrylować. No jakby się udało to machnąć jeszcze dzisiaj tam gościnne, to bym mógł powiedzieć, że jutro na drugi raz mam walnięte to i tyle. I zostanie nam tylko pomieszczenie gospodarcze i strefa salonowa i korytarz tutaj. Byśmy mieli sufity załatwione, więc nie mówię już teraz, że tak będzie, ale możliwe, że jeszcze dzisiaj, w tym tygodniu z jakimś kolorem wystartujemy. Dobrze by było, no zobaczymy jak to będzie. Okej, ja kończę już wiatrołap. Przechodzę teraz tam do gościnnego. Jedyne co to, że nie mam tej taśmy niebieskiej, to nie będę po prostu parapetu uklejał, tylko
przykryję go jakoś kartonem, żeby tego nie pochlapać przy malowaniu. I ten. I będę mógł jeszcze machnąć chyba dzisiaj gościnny pokój, także całkiem spoko to wyjdzie. Jutro do rana drugi raz będę leciał z tym. Zabezpieczać już nie trzeba będzie, więc na luzaku myślę, że o dobrym czasie zakończę to malowanie i nie wiem co jutro, czy wejść na pomieszczenie gospodarcze. Jeszcze jak mi się uda to wszystko objechać. Chyba tak, chyba gospodarcze już na gotowo, znaczy na gotowo, w sensie na raz by można było przelecieć i wtedy już by tylko nam zostanie do pomalowania na drugi raz, wtedy w środę gospodarcze i salon na pierwszy raz, czyli wszystkie sufity. Nie wiem jak przy tych listwach LEDowych robić, przy tych kloszach, czy tylko oklejać klosz i nożykiem dookoła odcinać, czy zdjąć klosze i tam tak zrobić, żeby zabezpieczyć, jak wcześniej robiłem. Także nie chciałbym znowu skrobać mi tych rowków, bo w te rowki farba powchodzi. Niby to jest oklejone, ale i tak tam trochę farby powłazi, znowu będę to musiał skrobać przed nałożeniem, więc może tylko nakleję na klosz i tyle. Pamiętam ciągle, że jeden z was pisał mi o tym, żeby je polakierować, te klosze, żeby nie żółkły. Tylko nie pamiętam, jak już tam pisał, czy żeby od zewnątrz tylko, czy z obydwu stron, no bo jak od zewnątrz polakierujemy bezbarwny, no to od wewnątrz nam się żółty może zrobić i to nic nie da wtedy. Albo jeszcze druga opcja jest po prostu zamówić sobie tych kloszów tyle, żeby starczyło na jakąś podmiankę po kilku latach i tyle. No nie wiem, przemyślę to jeszcze. Dobra, mam to machnięte, przenoszę się do następnego pomieszczenia. Zabezpieczam i maluję. Matuję i maluję. W takiej kolejności. Słuchajcie, zlokalizowałem tu kolejne pęknięcie. Tutaj delikatne jest i tutaj. Nie wiem, czy to od wyłazu, czy to ma wpływ na to, że tutaj to pękło, ale delikatnie trzeba będzie to akrylu dać. Ale ogólnie, jeśli chodzi o resztę, to nic nie zauważyłem. Także tylko takie punktowo, tylko takie miejsca są, gdzie tam delikatnie coś pęka, więc trzeba będzie po prostu te miejsca tego akrylu dać. No bo bez sensu jechać wszystkie dookoła narożniki, jak one nie pękają. A w sumie czasu już trochę minęło, bo ile to będzie? Od wakacji? No ponad pół roku to chyba co miało tam pęknąć, to już ma pękło. Wiadomo, że niby budynek pracuje przez wiele lat po wybudowaniu jeszcze, więc cholera wie jak to będzie dalej, ale na razie nie widzę potrzeby do tego, żeby to po całości akrylować. Dobra, to kończę zaraz i ten, i wjeżdżam na mały wałek. Dobra, to robię ostatnie podejście. Będzieliśmy, można myć sprzęty, nie wiem czy to na nas machnę tak. Czy mnie tu sięgnie? Chyba sięgnie, dobra, damy radę. Zamówiłem też dzisiaj, bo na przerwie te zasilacze w końcu i tą taśmę LEDową, bo muszę ją tam zamontować. Tam coś to jeszcze co nieco przyszpachlować za tym, za tą blendą. A gdzie ten kabel szedł? Mam nadzieję, że przyjdą w tym tygodniu, to będzie można to odpalić też już. I w sumie w łazience też już będę mógł. Wziąłem takie inne zasilacze, jakieś tam wodoszczelne, czy nie wodoszczelne, tylko wodoodporne. Czyli można je i na zewnątrz, i wewnątrz montować. Także powinno być spoko, tam będą pasowały, tylko jakieś będą musiały do ściany zamontować i będzie można to odpalić. Odnośnie wałka, słuchajcie, jak na razie całkiem spoko, mi się nie maluje. Bez zarzutów bym powiedział. Trzeba domówić. W sumie nie wiem, czy będzie sens brać grubsze runy, ale tak patrzę, jak to dobra ilość się nakłada, to ta strukturka jest w porządku. Zobaczymy jeszcze jutro po wyschnięciu. Luknę sobie na te sufity, ty zadecyduję, będę się domówić do kolorów. Tu mam dwa takie podobne, beżowe są, więc pewnie jeden wałek pójdzie na to.
tam u córki będzie, kurde, no trochę mieszanka, bo tam będzie różowy, niebieski, kurde. Ale zobaczymy, jak on się domyje dzisiaj po białej. To może da się i powinno się dać. No kiedyś jak używałem wałków, to kilka kolorów się malowało, nie było problemu. Zobaczymy, jak z tym będzie. Później nie puszczał koloru, bo to padaczka wtedy. Nie używać tego słowa. Z góry przepraszam. Już takie przyzwyczajenie po prostu. Tam ostatnio jedna z pań oglądających mi napisała, zwróciła uwagę na to, żebym nie używał tego, bo niektórzy cierpią z tego powodu i taka jest prawda. Mam nadzieję, że się oduczę mówienia, wymawiania tego słowa. Dobra. Pięćdziesiątką to już w ogóle, powiem wam, moment musi iść. Tą 37 już to się przyspiesza dużo, te duże powierzchnie, a jak już 50 się zarzuci, to w ogóle już. Chyba prędkość jest niezła. No i zasięg też dobry, trzeba przyznać. A to jeszcze kijek nie jest wyciągnięty na całą tą. Tylko wiadomo, no ileś tam farby tylko i jesteśmy w stanie nałożyć na niego, więc jak zaczniemy za długie pasy jechać, no to będzie nierównomiernie ona porozkładana i mało jej będzie tam, więc... Też trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, to co? Ja dokończam ten temat i spada myć, wałki, wszystko. Także do zobaczenia jutro. Jutro to samo, tak naprawdę, tyle, że na drugi raz. No i jak coś jeszcze się uda przygotować na środę, to też będzie dobrze. Żeby tam te sufity lecieć już w salonie. No i będę musiał też chyba halogeny zamontować. Ale to dopiero wiadomo, że po malowaniu, jak ja to robiłem? Po malowaniu czy przed? Po robiłem, nie? Tak, po. Tylko otwory robiłem przed, więc będę musiał też otwory ponawiercać. No i będzie może zamontować też te halogeny tam w kuchni, dlaczego nie? Jak będę kładł podłogę, no to wtedy na pewno się przyda oświetlenie tam jakieś, więc... Nie wiem, będzie można też to zrobić. Dobra, to ja dokręczam. Dwa machnięcia i mnie nie ma. To do jutra. Na razie, cześć.